Jak cytuję blog pana Jacka Studzińskiego. Telewizor Paktu Tysiąclecia zamknięty na kurtkę i wyłączony. To wszystko dla was, rolniczanki, pokazał telewizor. Jest widoczny? Ojej, coś się popsuło. To się naprawia. O, jest telewizor. Jest telewizor? Jest. Jest. Moi czytelnicy słusznie zauważyli, że przypomina to film Miś, w którym Stanisław Bareja pokazał ciekawy obraz rodem z PRL-u. Szczególnie młodym kończanom warto przybliżyć, jak to za komuny bywało. Jeszcze nie tak dawno, kiedy programy zamknięte przez dzieci, pracę zabaw, prawda i tak dalej. Więc, proszę państwa, trzeba mieć naprawdę dużo swojej woli, bo po pierwsze, nieprawdą jest to, że ten telewizor nic nie wyświetla. To państwo nawet sami, jak byliście, to potwierdzacie, że wyświetla. My tam wyświetlamy w tej chwili zdjęcia pana nazwiskiem, Daniela Frymarka i inne zdjęcia i będzie jeszcze więcej materiałów. Natomiast państwo dokładnie wiecie, bo ja o tym mówiłem wielokrotnie, media o tym informowały, są informacje u nas na stronach, w programie PAP. Jest to miejsce do ekologii, do edukacji ekologicznej. Zresztą spotkałem się z wami tam na konferencji prasowej, jeszcze nie używając tych multimediów. Ale każda osoba fizyczna, każde stowarzyszenie, również szkoły o tym są powiadomione, wiedzą, że ten telewizor wraz z mikrofonem i nagłośnieniem, które tam jest, może służyć edukacji ekologicznej i nie tylko. I teraz tak, ja nie rozumiem zarzutu. To znaczy, że telewizor nie ma być w gablocie, no to ktoś może mi go wziąć albo rzucić mi go kamieniem. Ta gablota chroni ten telewizor. Dlaczego nie ma pilota i cyfry plus podłączenia tego telewizora? Bo to nie jest klub o kawiarnia po prostu z PRL-u, tylko to jest miejsce do edukacji ekologicznej. Jeżeli pan Jacek Studziński będzie chciał tam się spotkać ze swoimi zwolennikami z PHS-u, dostanie klucz i będzie mógł sobie wyświetlać przez ten telewizor swój blog, bardzo zresztą frapujący mnie, i nie ma żadnego kłopotu. Jest wreszcie miejsce też dla wspólnej ziemi i arkanów historii. No tam można się spotykać. Każdy może tam się spotkać. Natomiast zarzut, że stoi pusty telewizor, z którego nikt nie może korzystać, może powstać wtedy, kiedy PHS przyszedłby do Urzędu Miejskiego. Chcemy zorganizować tam spotkanie, dajcie nam mikrofon i użyćcie tego telewizora. I gdybyśmy powiedzieli nie, nie użyczamy, niech stoi pusty, bo tylko ma pokazywać się tam, że jest telewizor, to ten zarzut byłby słuszny. Ja nie rozumiem w ogóle tego zestawienia z filmem Miś. Co ma wspólnego ta przykręcona na śrubę miska w barze mlecznym z telewizorem w Parku Tysiąclecia? Telewizor wyświetla zdjęcia od 8 do 21 i jest różnie ustawiany. Są okresy, gdzie nie wyświetla, no bo nie cały czas będziemy to wyświetlać. Ale każdy, podkreślam, edukacja ekologiczna. My dostaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Ochrony Środowiska na tą część parku. No więc musimy w tej chwili realizować program. Ta sytuacja pokazuje jakąś taką, moim zdaniem, nieuprawnioną krytykę. Zupełnie nieuprawnioną. Chęć krytykowania dla krytykowania. Tak więc obserwujcie państwo to miejsce. Ja myślę, że tam częściej się będziemy spotykać, bo multimedialnie warto to też pokazywać i wykorzystywać. Natomiast jeszcze raz podkreślę z całą mocą. Każda chojnicka szkoła, każde chojnickie stowarzyszenie, każdy obywatel, który chce tam zorganizować spotkanie, nawet jeżeli ktoś by chciał karaoke tam zorganizować, dostaje mikrofon, telewizor, wyświetla i można sobie pośpiewać. Nie ma żadnego problemu. Czyli nie tylko wymiar urzędowy, że to burmistrz ma klucz w biurku i tylko da swojemu układowi, o którym pisze pan Studziński na swoim blogu, że ja układ stworzyłem w Chojnicach jakiś, tak? Układ. Państwo jesteście poza układem, ale ja mam jakiś układ tu w ratuszu. No więc to nie jest to klucz dla ludzi z układu. Przepraszam, gdzie jest klucz od telewizora? Wydział BEI. Nie ma żadnego problemu. I pilot i klucz, tak? W sensie pilot rozumiem tutaj pod pojęciem klucza. Naprawdę, nawet można sobie zorganizować karaoke, nie ma żadnego problemu. Park żyje, młodzież cały czas jest w parku. Zbieramy oceny. Tam pan Jacek się pastwi nad dwoma drzewami, które wyschły. No przy tej ilości inwestycji jeszcze nam pewnie z 15 wyschnie, ale konsekwentnie będziemy wsadzać kolejne. No apeluję o to, żeby zamiast się skrytykuje, zapoznać się jednak z programem tego miejsca, bo ten telewizor jest otwarty dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i apeluję o to, żeby chcieli z niego korzystać. Będziemy tam widzieć dzieci, będziemy widzieć młodzież, również ja będę organizował tam konferencje prasowe, no ale musi to wszystko zatrybić, to wszystko musi zadziałać. Potrzebny jest czas i dobra wola tych wszystkich, którzy mają z tego korzystać.